Przypomnę Państwu, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze wydała 3 opinie dotyczące budżetu gminy Świtnikowa na rok 2014. Są to uchwała nr 685, łamane przez 213, 2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta i gminy Świtnikowa projekcie uchwały budżetowej gminy Świtnikowa na 2014 rok, którego treść za chwilę Państwu odczytam. Druga uchwała nr 686 łamane przez 2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Świtnikowa na lata 2014-2024 oraz uchwała nr 687 łamane przez 2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej gminy Świtnikowa na rok 2014, które zostały przedstawione przez panią skarbnik miasta i gminy, panią Józefę Zawiecką, na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Odczytam teraz Państwu uchwałę nr 685 łamane przez 2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta i gminy Świtnikowa projekcie uchwały budżetowej gminy Świtnikowa na rok 2014. Uchwała nr 685 łamane przez 2013 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta i gminy Świtnikowa projekcie uchwały budżetowej gminy Świtnikowa na 2014 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w osobach Adriana Kamedulska, przewodnicząca, Grażyna Radomska, członek, Halina Lasota, członek. Opiniuje pozytywnie przedłożony przez burmistrza miasta i gminy Świtnikowa projekt uchwały budżetowej gminy Świtnikowa na rok 2014. Wskazując na powyższe, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanawia jak w sentencji niniejszej uchwały. Od niniejszej uchwały skład orzekającego zgodnie z artykułem 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, tekst jednolity, dziennik ustaw 2012 roku, pozycja 1113, przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego Adriana Kamedulska. Teraz bardzo proszę o zabranie głosu pana burmistrza miasta i gminy, pana Jana Radeckiego. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt budżetu, żeście Państwo otrzymali i także tutaj z wyprzedzeniem na pewnym terminie ustawowym i dokładnie omówiliśmy go na wspólnym posiedzeniu Rady, i także no co ja mogę powiedzieć, no oczywiście nie jest, jest to budżet na nasze możliwości, każdy by sobie życzył, abyśmy do dyspozycji mieli znacznie większe, wyższe kwoty,
do wydania niż te, które mamy. Ale niestety każdy tak musi się rządzić tym, co ma i no, trzeba po prostu małymi i kroczkami, no na raz wiemy doskonale, że no, nie da się wszystkiego zrobić. Dlatego mamy tutaj budżet w dochodach ponad 14 854 000, wydatki są ponad 15 milionów, także jest to budżet, proszę Państwa, deficytowy. Na wydatki, proszę Państwa, co jest najważniejsze, zawsze dla radnych, dla sołtysów, no również dla burmistrza, jaka jest kwota przeznaczana z budżetu na wydatki majątkowe, wydatki inwestycyjne. W naszym budżecie jest to kwota ponad 1 700 000. No wiemy, zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że gro wydatków jest to, Państwo macie też i w wykazie tabelarycznym, że najwyższe wydatki i pochłania nam tutaj oświata i ponad 40%, 20%, około 20% są to wydatki na pomoc społeczną, także są to te zadania, które są zadaniami tutaj własnymi gminy, zresztą no, część tutaj oczywiście środków nie idzie wszystko z naszego budżetu, są to zadania dotowane, ale tak, proszę Państwa, wygląda i jest to na pewno, trzeba powiedzieć, że no nigdy tak jeszcze nie było, aby burmistrz, który jest wykonawcą tego budżetu uchwalonego przez Radę, budżet pozostał w takiej wersji, jakiej został pierwotnie tutaj przez Radę uchwalony. Wiemy, że na pewno będą zmiany i to nie jedne zmiany, ale to w trakcie roku przepisy prawa dopuszczają, że takie zmiany budżetowe mogą być i ja myślę, że nas też to czeka i miejmy nadzieję, że będzie to na in plus dla budżetu, a nie na in minus. Dlatego wnosiłbym do Wysokiej Rady o uchwalenie tego budżetu, który Państwo żeście otrzymali, jako projekt i w tej wersji, która została przez nas wszystkich szczegółowo omówiona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy i zapraszam do dyskusji nad projektem budżetu na rok 2014. No właśnie, dyskusja bywa na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Dlatego poddaję projekt uchwały budżetowej gminy Świętkowa na rok 2014 pod głosowanie. Kto jest za podjęciem uchwały nr 37/247/13, uchwała budżetowa na rok 2014 gminy Świętkowa, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała nr 37/247/13, uchwała budżetowa na rok 2014 gminy Świętkowa została podjęta 12 głosami za. Ja chcę pogratulować tu panu burmistrzowi i pani skarbnik za przygotowanie projektu budżetu uchwały na budżetu na rok 2014 oraz Radzie za przegłosowanie tego budżetu. Proszę bardzo, oddaję głos panu burmistrzowi. Ja chciałbym również podziękować tutaj dla Rady właśnie za takie podejście, bo myślę, że no tutaj wspólnymi siłami no staramy się rzeczywiście realizować te nasze zadania. Nie są tylko może wymyślone sobie przez burmistrza, ale takie zadania, których można rzeczywiście tutaj dla całej gminy coś zrobić i miejmy nadzieję właśnie, że w ten sposób będzie to
realizowany, nie tylko, bo to nie są jakiś budżet nasz, wielkie pieniądze, gdzie mogą i partie polityczne każdy ciągnąć swoją stronę, bo wiemy, tam gdzie jest jakaś kłótnia, jakieś tam rzeczywiście inne działania, nie sprzyja to ani pracy rady, ani harmonii tutaj współpracy pomiędzy burmistrzem jako organem wykonawczym, a radą jako organem uchwałodawczym. Wiemy niejednokrotnie zresztą i z mediów wygląda, że jeżeli są jakieś takie tarcia i to czy pomiędzy radą a burmistrzem, no nie sprzyja to na pewno działaniu, a rodzi konflikty, niepotrzebne konflikty, a myślę, że jeżeli jest zgoda, to można więcej zrobić. Według starego powiedzenia, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Dlatego jeszcze raz dziękuję tutaj radnym za właśnie jednogłośne takie przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo.